Jako, że przed momentem gościliśmy Tomka Adamka, będę wykorzystywał ten moment i porozmawiamy z moim serdecznym przyjacielem Jurkiem Saganowskim. Jurku, Jurku, witam Cię. Serwus, serwus. Jurek, uświadomiłeś mi kilka rzeczy. Prywatnie rozmawiając, ty miałeś okazję oglądać poprzez system telewizyjny transmisję pay-per-view, będąc w domu, to co działo się w Prudential Center. I powiedz mi, no kilka takich rzeczy, które rzeczywiście moglibyśmy troszeczkę poprawić pewne sprawy jako kibice zdecydowanie, prawda? Absolutnie, absolutnie. No, jak wiesz, ja mówię szczerze i bez ogródek, więc powiem od razu, że mnie szlak trafia okropny, jak widzę, i to nie tylko na walkach bokserskich, ale nawet meczach międzynarodowych. Polscy kibice, no, mają te szaliki z napisem Polska. Fajnie, że próbują być patriotami, ale w sumie ja uważam, że lepiej by było, gdyby nie mieli, gdy trzymają to do góry nogami. To jest w sumie obraza, to jest zniewaga dla własnego kraju, wychodzimy jak idioci przed światem. To jest po prostu brak honoru dla swoich korzeni. Tak, tak. Polish joke sami siebie robimy. No właśnie, Jurek, mówiąc do góry nogami, również do tyłu, prawda? Czasami odwracane są te szaliki. Tak, to jest uważane w ogóle międzynarodowo jako zniewaga. Jeżeli ktoś chce obrazić jakiś kraj, to albo depcze, albo pali flagę, albo ją odwraca do góry nogami. To prawda. No słuchaj, może powinniśmy się tego nauczyć od Kathy Dewa, szefowej Main Event, która zawsze idealnie ten szalik ma założony. No właśnie, która nie jest nawet Polką. Tak jest. Naprawdę, no ludzie, jeżeli... Jaki wysiłek kosztuje, żeby zobaczyć, jak się podnosi ten szalik, czy dobrze się trzyma tą flagę, bo często jest na biało-czerwony, więc jednocześnie jest czerwono-biało wtedy, więc no to jest porażka, okropna żenada. Mnie naprawdę szlak trafia, gdy to widzę. Gdybym ja to widział, byłbym tam, to no, mnie chęć by pewnie wzięła, żeby wziąć, wyrwać ten szalik i jeszcze za przeproszeniem pysk skuć. Spokojnie, Jurek, spokojnie. Ja tylko słuchaczom podpowiem, że Jurek był jednym z pierwszych żołnierzy tutaj wschodniego bloku, który zasilił armię amerykańską, także do pewnych rzeczy podchodzi zupełnie pod innym kątem, patrzę. Bez obywatelstwa, na zieloną kartę jeszcze wtedy. To prawda. Tak. Wtedy było ciężko, bardziej sprawdzano cię chyba, czy nie będziesz szpiegiem pierwszym tutaj, który się dostał. Nie mogłem się dostać, zanim nie obywatelstwa. Dopiero po dostaniu obywatelstwa musiałbym 4 lata czekać, dlatego zdecydowałem się jednak, że odejdę z szeregów, żeby dostać tak zwany top secret clearance, wtedy oni sprawdzali. To był jeszcze środek, może nie środek, ale to był 85 rok, więc zimna wojna jak najbardziej, szpiedzy i to wszystko. Jurku, no dobrze. To właśnie podkręciłeś tutaj, że tak naprawdę zależało ci na tym przyjeździe. Masz dwie ojczyzny, kochasz Polskę, kochasz Amerykę. I teraz, kiedy jest śpiewany hymn Polski, no mógłby być troszeczkę lepszej jakości. Ale przepraszam cię, uważam, że nikt na siłę nas tutaj nie trzyma w Ameryce. I zdecydowanie naprawdę nieprzyzwoitym jest, aby mieszkać w tym kraju, zarabiać pieniądze i gwizdać w trakcie amerykańskiego hymnu. Ładna murzyneczka zaśpiewała go prawidłowo. Nie pomyliła się, nie pomyliła słów, nie fałszowała. Wprost przeciwnie, był bardzo dobrze zaśpiewany. I powiedz ty, jako właśnie były żołnierz, czy nie jest to potworny dyshonor dla naszego narodu, gwizdzącego w trakcie amerykańskiego hymnu? Szczególnie, że to było... zdaje się, że na HBO nie śpiewają hymnów, ale na pay-per-view właśnie pozwalają. I to jest, no to jest bardzo ładne, mi się to podoba, bo to jednak mimo, że nasz góral znalazł tutaj też chyba sobie drugą ojczyznę, ale jednak walczy jako Polak, pozwalają śpiewać te hymny i się powinno szanować nawzajem rywala hymnu. Jak tak można gwizdać, wychodzimy jak ostatnia hołota. Te typowe Polish jokes niestety potwierdzają się, ale muszę powiedzieć, gdy publiczność tak reaguje. Jurek, ja ci bardzo dziękuję, bo gdybym sam, wiesz, krytykował, to wszyscy by powiedzieli, o,
znowu zaczyna. Ja już naprawdę od dawna staram się nie otwierać zbytnio swojego mózgu, jakie tam kryją się myśli, ale ja wszystko toleruję, ja wszystko rozumiem. Ja wiem o tym, że najlepiej alkohol smakuje na tym parkingu przed Prudential Center. No niestety, w Prudential jest drogi, ale są pewne zasady i zwróćmy na to uwagę. Rzeczywiście, niech ten szalik trzymany później po zwycięstwie w jakimkolwiek kontekście, czy wprowadzania, wychodzenia zawodnika do ringu, niech stanowi określenie słowem Polska. Niech nie będzie to do góry nogami, niech nie będzie to tył do przodu. No i panie i panowie, nikt nas nie zmusza, aby żyć w tym kraju. To nie jest szkoła, gdzie dzieci są zmuszane o poranku śpiewać hymn lub przykładać ręce do serca. Jesteśmy, i tu Jurku zwrócę uwagę, że czy to jest HBO, czy pay-per-view, w momencie, kiedy spotykają się w ringu dwie narodowości, dwóch przeciwników reprezentujących dwa inne państwa, a w grę wchodzi 12-rundowa walka związana z mistrzowskimi pasami, wtedy te hymny są na każdym, jaki to nie byłby kanał telewizyjny, i należy to uszanować. Zwróćmy uwagę, że Amerykanie nawet po 20-30 tych swoich piwach potrafią stać na baczność i szanować każdy hymn, każdego przeciwnika. Zgadzasz się? Nikt nas za kołnierz nie wylewa, każdy sobie lubi na rauszu trochę pobyć, szczególnie na takiej imprezie, bo to i humor poprawia, ale nie zapominamy o tym, że jednak nie powiem, że szlachectwo zobowiązuje, ale narodowość zobowiązuje. No pamiętajmy o tym. Ja bym jeszcze apelował tak, jeżeli popatrzcie, gdy widzicie kibiców, który trzyma ten do góry nogami, zwróćcie mu uwagę, i to nie może nawet trochę surowo, żeby zapamiętał to na drugi raz, no bo jeżeli my się nie będziemy sami pilnować, to przecież po prostu będziemy wychodzić jak ostatni idioci, no publicznie. No dobra. Jurek Saganowski, kilka tutaj pstryknięć. Dawaj, proszę. Jedną rzecz zasugerować. Proszę cię bardzo. Muzyka, która była... Co ty, nie jesteś szalona? No jak to? Góral, kurczę, mamy Zakopower, może nawet Skaldów puścić, jeżeli chcecie jakiejś nostalgii, ale kurczę, Disco Polo czy takie coś. No mamy Psiokrew, mamy inne, słuchaj, folklor. No właśnie, folklor góralski jest potworny, słuchaj, inne. Albo na przykład wyobraź sobie Depress, Wysoł Josek, Łączkę Kosić. Co? Góralska muzyka jest jedna z najpiękniejszych skarbów naszej narodowości i musimy grać takie, ja nie chcę się wyrażać. No dobrze, dobrze, dobrze. Jurek, śledztwo zostanie wznowione. Kto tak naprawdę wrabia nas tutaj w te nie do końca chyba nasze narodowe utwory? Rzeczywiście, tam jeden taki disco polo góralski utwór był ładny gdzieś tam pod koniec, przy 11, 10 rundzie wiem, że przemknął i było to sympatyczne, ale rzeczywiście, no... Czy musi być grana Jesteś Szalona? Nie sądzę. Nie sądzę. Ale to chociaż ci, którzy są odpowiedzialni, no jeżeli się już reprezentuje jako góral, którym jest, no pomyślmy może o prawie muzycznej trochę w inny sposób. Dobrze. Jurek Saganowski, dzisiejszy krytyk, zwracający uwagę na przyszłość, kibice wszystkich miast, kibice polscy, łączcie się, pamiętajcie szczególnie o tych szalikach. Rzeczywiście ma to być naszą wizytówką, także Polska, prawda? Jurek, serdecznie ci dziękuję za twój czas i między innymi dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy wybiorę, wiesz co, telewizję, Komety, ale to przeróbka oczywiście Deadlocka. Trzymaj się, brachu. Dobra, do usłyszenia. No hej.